Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na porównanie flankerów z podstawowymi wersjami perfum. Chodzi trochę o zahaczenie nowości, o których Wam mówię, o porównanie być może też, tak się zastanawiałam, ale chyba Wam też porównam jedną markę, także zapraszam. Na wstępie chciałam Was przeprosić za to, że mogą Was boleć oczy od oglądania mnie w tym filmie. Chodzi głównie o to, co mi wyszło na głowie. Wyszło, co wyszło. Na początku się zmartwiłam, no bo jednak ja tu mam bardzo ładny kolor tych włosów, ale zrobiłam eksperyment. Robię na sobie eksperymenty, żeby później Wam mówić, jak może mi się uda znaleźć jakąś taką perełkę, co po prostu ułatwi każdemu farbowanie włosów samemu w domu i wyszło, co wyszło. To jest bardzo skomplikowana sprawa, że to w ogóle tak wygląda. No nie wygląda to dobrze, ja sobie zdaję sprawę. Są kompletne plamy, takie żółtko, nie żółtko, ale to nic. Postaram się z tym coś zrobić, ale muszę nagrywać filmy, chcę nagrywać filmy i to nie stanie mi na przeszkodzie. A po prostu jak dojdzie to, co muszę w ogóle usiąść zamówić, bo dzisiaj to robiłam, to postaram się naprawić ten efekt, żeby to wyglądało jakoś inaczej. No ja wiem, że teraz jest jak jest. Także przejdźmy do tematu. Ja Was przepraszam, jeżeli będą bolały przez cały odcinek Was oczy, ale skupmy się może na zapachach. I pierwsze, co Wam porównam... Jestem dziś wypachnione, mam nadgarstki. Słuchajcie, to zróbmy My Way. Miałam My Way podstawową, to jest My Way Intense 15 ml i kupiłam sobie 7 ml My Way Nectar. I słuchajcie, zastanawiałam się, w ogóle to jest moje takie też pierwsze zetknięcie z takim porównywaniem perfum. Ja nigdy tego nie robiłam, zawsze się decydowałam albo na flanker, jeżeli na tyle późno kupowałam perfumy, to raczej kupowałam i flankerem była jakaś intensywniejsza wersja, to raczej się zdecydowałam na tą intensywniejszą, albo miałam zawsze podstawową, już kupowałam tę podstawową, nawet nie próbowałam flankerów. Jak jedna z Was powiedziała, rzadko kiedy flankery wychodzą lepsze niż podstawy, na ogół jest to coś sknoconego. Nie w tym przypadku. Słuchajcie, wersja podstawowa, jeżeli komuś się podoba, no to ta wersja flanker Intense to jest turbo tej wersji podstawowej. Faktycznie to jest coś bardzo mocno intensywnego, ale nadal w tych takich tonach grejpfrutowych, takie nadal świeżo owocowe, taka rzeźkość ogromna tych perfum, taka wodnistość wręcz. Tyle, że zdwojony sposób. Jeżeli kochacie ten zapach, lubujecie się w nim, to wersja Intense jest naprawdę intense i warto. Ale jeżeli chodzi o wersję Nektar, to już w ogóle turbo warto. Jeżeli lubicie tę wersję, ale jest ona Wam zbyt może płaska, że tak jakby jednonutowa, jakby tylko taka świeżość owocowa i nic więcej tam nie wyczuwacie, no to w Nektarze czuć zielone liście. I w ogóle one są tak, słuchajcie, dopracowane i tak piękne, że gdybym miała Wam powiedzieć, który My Way kupić, czy wersję podstawową, którą miałam, więc mogę się wypowiedzieć, czy wersję Intense, czy wersję Nectar, to bym powiedziała, kupcie najnowszą wersję Nectar. To jest zapach turbo dopracowany. To jest tak, jakby wziąć podstawową wersję, dodać do niej jeszcze zielone liście, przełamując troszeczkę tego grejpfruta i tę owocową rzeźkość. One są po prostu... Słuchajcie, to jest piękne. To jest
dużo piękniejsze, fajniejsze, wymowniejsze, bardziej interesujące niż wersja My Way i My Way Intense. Także jeżeli chodzi o flanker Nektar, to jest petarda i serdecznie Wam polecam. Chyba że nie lubicie takiej zielonkości w perfumach i właśnie bardzo Wam się podoba ta owocowość tych perfum, wtedy nie. Ponieważ jest tu ewidentnie dodana taka kapka inności. Dla mnie ta wersja jest dopracowana, dla kogoś może być zepsuta. Ja uważam, że to jest po prostu bardziej wymiarowy zapach niż tamte wersje. Jeżeli chodzi o Alien, czyli Alien podstawowy, ja mam 10 ml i Alien to jest chyba 30 ml, tak, Hypersense. Jeżeli miałam porównać te wersje, to jeżeli ktoś zna Aliena, to Alien jest słodki, ale w taki sposób nieulepny, tylko czuć takie w Alienie nuty przyrody. One są tak słodko podane, ale strasznie interesujące. Mam wrażenie, że to jest takie drzewo, kora, liście zielone, ale w bardzo słodki sposób, bardzo w słodki sposób przedstawione. Dla mnie to są w ogóle ultra ciekawy zapach. Ja go kocham. A to, ktoś mi ostatnio napisał, że Alien ma Hypersense, to jest ułagodzona wersja bardzo Aliena. Tak, to jest tak samo jak słuchajcie z Aurą. Aura zielona jest bardzo intensywna, piękna, czarująca. Natomiast Aura już Sensuelle jest bardzo wersją ułagodzoną, aż uważam, że za mocno. I to jest to samo. To nadal czuć Aliena. To nie jest tak, że to jest totalnie nowy zapach. Nie. Tu nadal czuć tego podstawowego Aliena, tylko bardziej spłaszczonego, stonowanego. Jeżeli ktoś tego Aliena nie lubił, no to to jest bardzo taka dla każdego przyrządzona porcja perfum, że znajdziecie tu wszystko w takiej ułagodzonej formie. One są piękne. Ale ten jest trwalszy według mnie niż ten, to znaczy go czuć, ale ponieważ on jest tak ułagodzony, to jak tym dwa psiknięcia zrobicie, to cały dzień po prostu ten zapach Wam gdzieś chodzi i czuć go, a tak ułagodzoną wersję jak Hypersense, ona po prostu tak delikatnie gdzieś tam czasami muśnie Wam nos, ale to nie jest to samo. Natomiast jakby nie zabiera to Alienowi ogólnie tego, jakim to jest zapachem, bo wydźwięk tych perfum jest bardzo podobny, tylko że, no tak jak mówię, w bardzo ułagodzonej formie. No i teraz biorę, słuchajcie, na tapetę te dwa diamenty. I to jest oczywiście pierwsza wersja La Nuit Trésor, a to jest najnowsze La Nuit Trésor La Parfum. One zostały, słuchajcie, zamówione bezpośrednio z Lancome. Mi tak super cenę tych perfum, że nie opłacało się w ogóle ich zamawiać z żadnej innej strony. Ja za nie zapłaciłam, była promocja 240 zł i to jest 30 ml chyba. Więc jestem mega zadowolona. I teraz w nowościach kosmetycznych mówiłam Wam, że podejrzewam, że te gorzkie kakao do tej wersji najnowszej może spowodować, że one staną się bardziej gourmandowe. Niestety nie. Te gorzkie kakao odebrało gourmandowość troszeczkę tego zapachu. On jest ostry przez te i bardzo wyczuwalny jest przy pierwszym psiknięciu to gorzkie kakao. On jest ostrzejszy, jest mniej trwały niż to, słuchajcie. Nie jest już tak gourmandowy, jest bardziej wytrawny niż ta wersja.
ogólnie jakiś taki wprawny zapach, nos, no tak, wprawny nos, tylko przy pierwszych dźwiękach, pierwszych akordach wypuszczanych na waszą skórę wyczujecie te różnice. Później już nie, natomiast też wyczujecie trwałość, moim zdaniem, bo skoro na mnie to tytan trwałości, a teraz ten nie jest już takim tytanem, to wydaje mi się, że tak będzie na każdym. Ale jeżeli kupiliście te nowe, to możecie mi też oczywiście powiedzieć, ja bardzo chętnie posłucham, co macie do powiedzenia, bo ja się uczę cały czas, nie? Natomiast, tak jak mówię, te nabrały takiej ostrości, te były bardziej gourmandowe, co mi jednak bardziej odpowiadało. Już mam te, więc jakby to nie jest tak, że nie będę ich używać, bo będę, bo nadal są wspaniałe i nadal jest ta gourmandowość. Ale myślałam, że te gorzkie kakao podbije, a jednak troszeczkę wytrawiło ten zapach. Dla niektórych to może być ogromny plus, ponieważ są osoby, które aż takiej pralinowości w perfumach nie lubią. Na przykład na tym nie czuć w ogóle już teraz żadnej różnicy, jakby to był ten sam zapach, ale na skórze jednak ja wyczuwam tę subtelną różnicę. Dla jednych subtelną, dla mnie troszkę za dużą. Ale myślę, że i tak chętnie będę używała i zużyję też ten flakonik. Także tu jestem na takiej końcóweczce. Z przyjemnością będę używała ten albo te na zmianę. Nie jestem niezadowolona, nie jestem nieszczęśliwa, że je mam. Ale polecam Wam tę wersję jednak, jeżeli tę gourmandowość w perfumach kochacie. I teraz słuchajcie, porównam, bo mam trochę próbek. Tak naprawdę, jeżeli chodzi z próbkami i z flakonem, mam 4 różne perfumy z Elisab. I porównam Wam i Wam i sobie powiem przy okazji, co ja bym tak naprawdę wybrała i które mi się z nich najbardziej podobają. I może zaczniemy od porównania, bo tutaj mam Girl of Now Shine. To akurat jest próbka i powiem Wam tak, że te Forever to jest bardzo taka stonowana wersja. To są perfumy słodsze, ale bardzo stonowane, takie delikatne w swoim otwarciu i wymowie. Bardzo długotrwałe, przepięknie się układają. Natomiast to nie są perfumy w żadnym stopniu z jakimś takim ostrym akcentem. Tu wszystko tak przechodzi bardzo płynnie. Natomiast jeżeli chodzi o Shine, to dla mnie to są... nie wiem jak to powiedzieć, bo to ten zapach strasznie mi coś przypomina. W podstawie czuć Girls of Now Forever, znaczy może inaczej, czuć te Girls of Now bez Forever. Z kolei słuchajcie, te Girls of Now Shine zmierzają w stronę, słuchajcie, Givenchy Irresistible. Jeżeli ktoś wąchał, no to bardzo mu to pomoże, bo naprawdę to jest jakby jedna droga perfum. Irresistible Givenchy pachną taką słodką, ja zawsze mówię idiotką. Taki jest Irresistible. Ja mówię, ja lubię się czasami tak czuć, po prostu jak wącham te perfumy. I to zmierza w bardzo, bardzo mocno podobnym kierunku. Więc jeżeli ktoś lubi Givenchy Irresistible, to z tych perfum też raczej będzie zadowolony. A mówię, a to te Forever to jest takie Forever, czyli na zawsze, że
po miękkiej drodze, po przyjemnym spacerze, idąc w stronę słońca. Naprawdę, to taki jest dokładnie zapach. Jeżeli z kolei chodzi, słuchajcie, o eliksir, to jest moja próbka, którą wykombinowałam ze względu na to, że na wishliście mojej się znalazł ten oczywiście zapach. I to jest zapach, który jest piękny, ale nie trzeba się o niego zabijać. On nie zmieni mojego życia, nie spowoduje, że nie wiem, pokocham jakiś specyficzny zapach albo no nie wiem. Nie. To są przepiękne perfumy z nie do końca wybijającą się jakąś taką konkretną nutą. To jest tak jakby migdał, ale też nie migdał. Kwiat, być może jakaś coś takiego trochę i mydlanego. Nie do końca wiem, ale jest to tak połączone w tak spójne perfumy, w tak spójny zapach, że naprawdę bardzo dobrze mi się nosi je, ale to chyba nie jest aż tak piękna rzecz, żeby musiała nadal być na mojej wishliście. No bo robiąc nowości kosmetyczne, wishlista urosła do rangi takiej, ale na szczęście tamta została też zmodyfikowana i z czasem pewnie Wam powiem dlaczego, bo większość próbek udało mi się zdobyć i też Wam nagram film i powiem dlaczego moja wishlista to już jest past, moja przeszłość. I jeszcze jeden zapach, słuchajcie, i to jest Elisab Le Parfum Lumière. Ten zapach, słuchajcie, jest najbardziej taki nijaki. Wydaje się to być klasyką klasyków. Zapachowo wydaje się być zapachem wręcz z lat, nie wiem, 80. Nie jest to vintage'owy zapach, który, nie wiem, jest bardzo mocny, kwiatowy, aldehydowy. To nie jest to. To jest nadal delikatne, nadal przyjemne, ale też w tym wszystkim dosyć nijakie. To jest tak, jak kiedyś były te dezodoranty, które sobie kobiety kupowały, mężczyźni też, i tym się ogólnie psikano. Ja też psikałam się tym. To jest po prostu takie, jak te właśnie dezodoranty. Dla mnie tu nie ma głębi zapachu, tu nie ma też jakiejś projekcji. Trochę nudno, trochę nijako. No najgorsze z tych wszystkich, powiem Wam szczerze, najgorsze. Ostudziło mnie, te próbki ostudziły troszeczkę mój zapał, ponieważ ta seria Girl of Now jest super. Wydaje mi się, że każde z nich, będąc już na tej jednej linii, już mi się one podobają. Każdy inny zapach jest za mało wyjątkowy. Przy tej ilości perfum, przy tych nowościach, które wychodzą, ciężko jest sięgać i płacić za perfumy, które nie zabiły mi ćwieka. Ja Wam przedstawiłam, opowiedziałam, powiedziałam, jak ja to widzę, a co Wy z tym zrobicie, czy macie. Wiem, że Ewa ma Elisab, dosyć sporo tych perfum proponowałaś mi. Lewki, bardzo Ci dziękuję, ale jak widać, próbki zdobyć nie było trudno, Elisab akurat. I sobie z tym poradziłam. I dobrze, bo mówię, szukam teraz takiego czegoś, co padnę na kolana przed tym zapachem. Naprawdę. Za dużo mam zapachów, żeby sięgać już po coś, co nie będzie tak mocno interesujące i co nie będzie sprawiało mi ogromnej przyjemności w noszeniu ich.
Ja za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło ten czas. Zapraszam Was na kolejne nowości perfumowe, kochani. Buziaczki!